Witam Was w kolejnym odcinku z gry Convergence. A więc w ostatnim odcinku udaliśmy się do kultywatora, gdzie spotkaliśmy, czy w sumie nie spotkaliśmy jeszcze nikogo, ale dowiedzieliśmy się, że kręci się tutaj dużo członków rodu Ferros i próbują się oni dowiedzieć, wyciągnąć od właścicielki tego kultywatora czegoś na temat Syntixii. I dodatkowo dowiedzieliśmy się, że z jakiegoś powodu jest tutaj przyjaciółka Echo, czyli Red. No i udało nam się również odblokować podwójny skok. O! Czy teraz możemy skok, atak, skok. To jest fajne, dobra. Chodź. No dobra. Okej. Dobra, spróbujmy. No dobra. jeszcze raz. Dobra. Spokojnie. Okej. Nie zdążyłem. Jest. Dobra, udało się. Bardzo dobrze, bo nie chciałbym tego powtarzać jeszcze raz. O. Halo? No dobra. Weź. W sumie... czekajcie jeszcze... Bo ostatnim razem pokonaliśmy właśnie też tego... A nie, dobra, myśmy dostali od niego moc, nie dostaliśmy kondensatora. Dobra. No i to jest teraz movement, a nie... Okej. Dobra, teraz ci. No dobra. Okej. Dobra, czyli wróciliśmy się tu, czyli... Możemy iść teraz tu. Wiecie co, ja sobie te arenki odpuszczę. Tak dla własnego... Dla bezpieczeństwa swojego... stanu zdrowotnego. Psychicznego. Notka o prezencie. Kolejny z naszych transportów został przechwycony, zanim w ogóle opuścił miasto pod miastem. Mój dygoczący informator nie ustalił jeszcze źródła tego ataku. Niech będzie. Nie mam za grosz litości, ale nadrobię to cierpliwością. Wiecie? Okay. Pod szklanym kloszem w kultywatorze umieściłem 3 nasiona zabarwione jaskrawą zielenią kłymiących się w zamstach oparów. Z tragedii kiełkuje zwycięstwo. Informator wrócił długo po umówionej godzinie, chociaż ja znałam imię, zanim on zdążył otworzyć usta. Pod szkłem klosza młode liście spijają cuchnące opary, a u ich podstaw pojawił się zaokrąglone cienie pączków. Dźwięki subtelnych kroków postawianych na kamiennych ścieżkach kultywatora oznajmiły przybycie mojej agentki. Przekazałam paczkę w jej zabezpieczone ciężkimi rękawicami ręce. Wewnątrz znajdowały się wyrazy mojego głębokiego szacunku wobec Chembarona Eramisa oraz dekoracyjne kwiaty, tak delikatne i silnie nasycone kolorem, że jedynie ich ostry zapach mógłby zdradzić ich trujące pochodzenie. Potężni się nie rodzą, potężnych się hoduje. Okej. No dobra. Halo! Dobra. Okej. Nieważne. Popełniłem błąd.
No dobra, już. Naprawdę, nie lubię, już nie lubię Rodoferos. Dobra, nie. Dobra. O co chodzi z tymi kolcami? No dobra. Z tymi kolcami? Dobra. Mamy rzadką część. I wychodzimy stąd. Dobra, wszystko idzie w dobrym kierunku. Ciekawe, kim jest ta wywiadowczyni. No ja już wiem, że to jest... Kto to jest? Albo przynajmniej się domyślam. Oj, 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 oj. Dobra. Halo, robiłem uniki. Halo. O, fajnie. Okej. Dobra. Masakra, oni są trudni. Czemu oni są tacy trudni? To im pozwolił. Bo ja nie. Ja jej nie pozwoliłem być takimi trudnymi przeciwnikami. Hej! Powiedz mi więcej o tym, jak jest w przyszłości. Co stworzę? Czym zajmują się wszyscy moi przyjaciele? Wiesz, że nie mogę wchodzić w to zbyt głęboko. Ojko, muszę uważać, żeby wszystkiego nie spotkać i nie powiedzieć ci za dużo. No weź, jakaś mała podpowiedź? Czy Lem dalej pomaga zwierzętom? Czy ciągle mam ten okropny sweter, który Red mi zrobiła? Tak, dalej mam ten sweter. No. I tak, Lem dalej pomaga zwierzętom, ale pomoże też masie dzieciaków. Tak samo jak Ranks. Ellie i Axe wyruszą na całą masę przygód. Dość, więcej ze mnie nie wyciągniesz. No dobra. Okej. Ciekawostki z przyszłości. Okej. A, chociaż... Okej. Gdzie ja jestem? No dobra, już wiem. Dobra. No, ale teraz już się robi trochę trudniejsza ta gra. O, fajnie. To pod każdym możliwym względem praktycznie. Oho.
Okej, okay, roślina. Nie. Czekajcie. Oby Red była ostrożna przy tych pilciuchach. Okej. Nie. Dobra. Tutaj muszę bardzo uważać. To ty nie powiesz. Co ty nie powiesz, Eko? Idzie tu. Dobra. O, kolej do sól, czyli będziemy mieli nową barwę. Dobra. I teraz co? Kolejna skrzynka. Kolejna rzadka część. Za wcześnie. No dobra. Nie. Dobra. O, jak fajnie. Okej. O nie. Dobra. Dobra. Ale dopóki one zginą, dopóki mi nic nie zrobią. Dobra, dopóki te pluskwy umrą, nawet jeżeli już zaczynają wykonywać ten atak, to nic mi nie zrobią. Okej. Dobra. Czy oni specjalnie zbudowali to miejsce jak plac zabaw? Dobra. No, powoli się już uczę. Powoli się już uczę tego, co tu trzeba robić, jak. Okej. Dobra. Dobra, nie wiem, czy miałem iść tu, ale dobra. Możliwe, że tak. Okej. O nie. Dobra, czekajcie. Tak. No, z tym było ciężko. Zgadzam się. O, mamy nową rzadką część. Wstępną. Okej. Czyli nowe gadżety. Co ciekawego. O, dobra. Znowu nie widzę za bardzo. To już było. To. Wrogowie o niskim poziomie zdrowia są podświetlani przez specjalną namierzającą siatkę i mogą zostać natychmiast pokonani przy użyciu skoku fazowego. O kur, okej. Pozwala Eko na użycie skoku fazowego przez kilku wrogów jednocześnie.
O! A to, to fajne jest. Wybuchowe sprzężenie. Czas wstrzymywacz tworzy zadające obrażenia wybuch energii, zanim wróci do eko. To też jest fajne. Nieodkryte skrzynie i listy pojawiają się na mapie. O! Okej. Dobra. No to nawet są fajne rzeczy. Okej. No, pozbierajmy to... ładunki przewinięcia. Skoro możemy. I teraz tu. Ojdź. Zejdźmy na dół. O nie. Co ja robię? Dobra. Okej. Rozumiem. Ciekawy projekt ogrodu, przyznaję. No. Ha, już docieramy tu. Ej, to my to się bardzo niebezpiecznie zbliżamy do końca. Może tu dorwę Red? No może. Myślę, że tak. Okej. Okej, co teraz? Okej, jedziemy na górę. O, proszę. Co to było? Oho, przyleciała wywiadowczyni. Po prostu spokojne i normalne, co? Przyszła wywiadowczyni. Oto i ona. Ale ona nie jest chyba zamieszana w tę całą sprawę z Syntixii, co? No, coś czuję, że jest. Okej, mogę zejść tu na dół. O nie. Dobra. Cyk. No i dobra, pojemnik. Jest rzadka część. Czemu mam wrażenie, że w ogóle przyszły Echo wie, o co chodzi tutaj z Red? On coś wie. Czemu nie, właśnie nie powiedział o jej przyszłości, kiedy pytaliśmy się o przyszłość naszych przyjaciół? Podejrzany typ. Okej, kolejny pojemnik. Kolejna rzadka część. Zniszczmy to. Nie miałem pojęcia, że... Jeszcze raz. Nie miałem pojęcia, że Red tak lubi kultywatory. No pewnie nie jest tu bez powodu. Czy może inaczej, nie przychodziłaby tutaj, gdyby nie miała jakiegoś powodu ważnego. Okej. Dobra. Notka o zwycięstwie. Wycinek z dziennika wyrazy. Okej.
Dobra, nie będę już tego czytał, bo to tylko czas tracę. Cyk. Okej. No, kolejny pojemnik. No, nieładnie. Co tym razem? Okej, Kaleidolilia. Czyli zarazem nowa smuga też. Ra. Wróćmy się. Okej. A to co za jakaś taka pusta wyrwa? No nieważne. Zobaczmy co ona robi. Red! Co ty tutaj robisz? Hej, Echo! Siedzimy tu sobie razem z Inks. Mówiłam ci o nich. Chodź, chodź, posiedzisz z nami. Poznasz Chada, to tak jakby mój nowy chłopak. O. O, cisza, niezręczność. Okej. Okay. Czekajcie chwilę. Ajć. Ja coś czuję, że ona nas chce coś wsypać. Okej, tam jest winda. Ej, nie. Są tu Inks. Okej. A to kto? To jest mój przyjaciel, Echo. Hej. Hej. Lustra w okolicy nie było? Uuu. Ma taki styl. Co w ogóle robicie tak wysoko? Przyszliśmy popatrzeć na miasto. Wiesz, po tym jak wieża się spaliła. To rozbite szkło jest prześliczne. Lśni, kiedy pada na nie światło. To całkiem romantyczne. Nie. Przyszliśmy oglądać rozwalone budynki. No i stąd znacznie lepiej widać wszystkie pożary. Jasne. Czy ja cię już gdzieś widziałem, Echo? Może tak, może nie. Zagadkowego typa mi tu przyprowadziłaś, Red. Echo jest wynalazcą. Robi mnóstwo odjazdowych rzeczy. Ale zarzuca włosami. Coś, co zainteresowałoby mnie i pozostałych Inks? Pewnie nie. Małe pierdoły i zabawki poskładane ze złomu. Raz nawet pomogliśmy zrobić nową parę skrzydeł dla ptaka. Tak. Fajnie. My tutaj nie robimy takich rzeczy. Lubimy stawiać na większe przesłanie. Chcemy coś sobą przekazać. Bum bum. Dobra, ja właściwie muszę lecieć. Fajnie było cię widzieć, Red. Do później. Później Red będzie z nami. Mamy już własne plany. Dobra. Nara. Pa, Echo. Do innego razu. Mhm. Wow. Co za dupek. Lepiej bym tego nie określił. Chad to ważny członek Inks, nowego gangu w Zaun, który za zadanie obrał sobie naśladowanie stylu i podejścia do życia Jinx. I nowy chłopak Red. Chad i jego przyjaciele z Inks uwielbiają siejącą chaos właścicielkę rozpoznawalnych niebieskich warkoczy i nigdy nie przepuszczą okazji, by opowiedzieć o niej Red. Chociaż Chad jest niewiarygodnie zarozumiały i arogancki, to nie pozwoliłby, żeby wybryki jego gangu kogokolwiek skrzywdziły. Prawda? No, nie byłbym tego taki pewien. Dobra. Spotkajmy się z przyszłym Echo na dachu. Tylko do góry i jak najdalej stąd. No. Ach, to miejskie powietrze. O, proszę. Wnosząc po twojej reakcji, rozumiem, że nie wiesz, kim jestem. Skąd? Nic podobnego. Pilciucha czuje na odległość. Jakże czarujące, pełne dedukcji rozumowanie. Jestem główną wywiadowczynią rodu Ferros z Piltover. Możemy sobie darować. Czego ode mnie chcesz? Oczywiście. Czas nie czeka na nikogo.
Z wyjątkiem ciebie, Eko, bystrego dziecka z urządzeniem do manipulacji temporalnej. O, proszę. Ze mnie tajemna postać w Piltover? Wręcz przeciwnie. Jesteś niesfornym małym chłopcem. Okej. Okay. Jest największym wytwórcą hekstechowych kryształów oraz najnowszej technologii w całej Runeterze. Monitorujemy wszystko, co przechodzi przez nasze laboratoria. Wiemy też o zaginionym odłamku kryształu w twoim... Jak to nazywasz? Napęd Zero? To dlaczego nie przyszłaś po mnie szybciej? Do tej pory zakłócałeś nasze działania w zaledwie umiarkowanym stopniu. Obecnie jednak ingerujesz w prowadzone przeze mnie śledztwo dotyczące rodziny Poindestrów. W tej niefortunnej sytuacji pozostaje mi tylko jedna możliwość. Iść sobie? Zakończyć twoją linię czasową. Aha. Tak. Nie chcę ci psuć humoru, ale muszę też powiedzieć, że nic z tego. Nie wiem, czy chcesz mieć za wroga bystre dziecko z urządzeniem do manipulacji temporalnej. Nie sądzę, abyś chciał mieć za wroga moje hekstechowe ostrza. Okej. Okay. Po prostu poddaj się! O kurde, dobra. Co ty robisz? Okej, okay, dobra. Nie widziałem tego. Nie! Okej, okay, już wiem. Mhm. Okej. Okay. No dobra. Ale fajnie, że muzyczka je leci. O nie! Dobra. Nie zdołasz uczyć. Niepotrzebnie to przyciągnąć. Aha! Ona mnie zablokowała, dobra. Okej. Brak w dyscyplinie i brak talentu. Halo. Halo. Jesteś pewna? Dobra. Dobra. Dobra, mam tu trochę żyć, to... Powiedzmy, że mogę trochę poobrywać. I co, to tyle? Okej. Okay. Ja to wezmę. To była cała walka? No nie, no weź. No dobra. Widzę, że poznałeś Kamil. Kamil! O. Tak, poznałem Kamil. Dwóch, Eko. Co? Skąd on? Nie trudno spostrzec, że udało ci się opracować metodę jeszcze dalszego cofania się w czasie. Do tego spotkałeś się z młodszym sobą. Dobra jest. Czego szukasz w swojej przeszłości? Badam sprawę kryształów Syntixi. Dlaczego zdradzasz jej nasz plan? Poindestrowie stworzyli Syntixi poprzez super przeładowanie naszych hekstechowych kryształów. Ruth Ferros nie pochwala tego rodzaju niebezpiecznych eksperymentów, dlatego mam zamiar położyć im kres. Zawalenie się wieży obrazuje, jak niebezpieczne mogą być Syntixi. Obawiam się, że Poindestrowie na tym nie poprzestaną. Odkąd wieża upadła, latają po całym mieście i zbierają te kryształy. Corina Veraza miała ich trochę u siebie, ale oddała je Drake'owi i Vale. Być może powinniśmy współpracować. Zgadzam się. Że co?
zależy nam na tym samym. Prawda? Pointestrowie mają w zamiarze przewieźć tę partię Syntixii. Jeżeli dopilnujesz, by ładunek nie dotarł na miejsce, ja mogę zająć się resztą ich rodzeństwa. Żaden problem. Kryształy Syntixii mają zostać przewiezione sekretnym gąsienicowozem Pointestrów. Trzeba go wyprzedzić, nim dotrze do celu. Powodzenia. Okay. Pisz sobie chyba! Przecież to jest Pilciuch! Tak. To Pilciuch, który właśnie dał nam cenną wskazówkę co do kryształów. Sojusze nie są złe, Eko. I nie są też stałe. A teraz mamy zadanie do wykonania. Odezwę się, gdy pojawi gąsienicowóz. No to nieźle. Zapytał, czy pracuje dla rodu Ferros. I zdaje się, że teraz już tak. No właśnie. Tak, coś czułem, że to się tak... To tak będzie. To coś tak czułem, że tak będzie. Ja to czułem w kościach. Przyszły Eko szukał gąsienicowozu, a ja mogę w tym czasie nadgonić parę rzeczy. Popytam też przyjaciół o tę Camille, może coś o niej wiedzą. Zupełnie jej nie ufam. Okej. Okay. Ha, czyli trafiliśmy od razu do węzła. Jak już tu jesteśmy, u góry. Zobaczmy. Co tu jest ciekawego. Aha. Okej, okay. Czy tu jeszcze nie wejdziemy. Dobra, to... mamy czas, dobra. Ja myślę, że tu se zakończymy i będziemy kontynuować przygodę dalej. Myślę, że może już się uda na transmisji, więc będzie trochę dłużej. Dobra. Więc ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się następnym razem. Na razie.